się kurwa nie podają i mam nadzieję, że Baldura też się nie poda w tej ostatniej rundzie, nie? Sto, trzy, siedemset. Jeden za wszystkich! Żyje za niego! Przed rozpoczęciem filmu wejdź na stronę walkawieczoru.pl i zagłosuj na moją walkę. 10 tysięcy złotych z bonusu zostanie przekazane na Fundację Dios. Dzięki, miłego oglądania. Dziś jest 23 października, 15:30. Mieliśmy być na godzinę 15:05, ale co mam powiedzieć, tak? Patrz na to, jak $1 000 000. $1 000 000, popie. Ja nie wiem, czy ja nie będę w ubraniach, czy bez, mam dzisiaj pozować. Brzuszek. O, nie wierzyli. Ja zrobię wszystko za pieniądze, moi drodzy. Nawet schudnę i pozbędę się pizzy z mojego życia. Oczywiście dziś jest ze mną Wronek, Chef 27 Street, Adrian 1G oraz Honey Babel. Masz być sam, jak osoba jedna towarzysząca, przyjaźń w pięciu. Pierdalamy się to. Nie? Myślałem, że czarny, ale zaś to czerwone. No. Tak samo czerwone. Chcesz miał? No to nie, jak Gino miał czerwone, to muszę być czerwone. No. Tak to jest, widzowie, no co mam powiedzieć? No nie, jak ja bym nie schudł z 15 kilo, to myślę, żebym kurwa nie był rozmarł dla mnie. 193. Dobra, nie będziemy tu pani przeszkadzać, także... Widzimy się na zdjęciach. O, teraz jest lepiej. Stary mnie za... No, zajebiście. Dziadek! Kurwa, kurwa bym cię... Nie płacą, nie ma formy. To jest pay per view mnie, to jest, żeby zobaczyć mnie wychlastanego albo dobrze wyglądającego, musicie zapłacić pay per view. I to nie 40 zł, tylko tam na kontrakcie jest kilka zer więcej, inne liczby. Także kurwa, ma, wie jak wam zafundować, żeby w końcu ktoś widział mnie chudego, tak? To jest taki swajak? Jestem. Kiedyś aż przywitać. To tak spróbuję. Kurwa, zapłacili. A u ciebie ile? Nie tak dobrze jak u ciebie, ale uczę się od ciebie. Mamy to. No nic, nie wiesz, żreć. Dobra, jest to tak przyjemne, że nie umiem otworzyć. Nie umiem otworzyć. Ej, dobra, nie mogę otworzyć. Co to? Widzowie, dzisiaj poprosiłem Gumizia, żeby przyjechał. Może tylko kiedy takie dni się zdarzają, ale dzisiaj mam taki dzień. Zresztą możecie na mnie spojrzeć. Bywają takie dni w przygotowaniach. W życiu też, ale że dziś mi totalnie siadła psycha. W ogóle wczoraj na sparingach, wczoraj na sparingach dostałem w oko. Jakiś stan zapalny miałem wokół. Do 6 rano błagałem Boga, żeby mi przeszło. Całe szczęście mój doktor wypisał mi antybiotyk i szybko zaaplikowałem sobie w oczy. Dzisiaj jest 30 października. Do gali. Gałem miesiąc i 9 dni. I chciałem wam pokazać, że nie zawsze jest kolorowo. Mi się chce ryżyć. Spokój. Przychodzą dni słabości, ale my tą słabość przekuwamy w siłę. Rehabilitacja seniorów. Zaraz zaczniesz seniora tu, nie? Co senior będzie robił? Uśmiech wraca, to najważniejsze. Czyli to była najlepsza opcja, że przyjdzie na trening. Najlepsza i najgorsza. Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Całą drogę jechałem słuchałem BDS-a Tarzan i płakałem. Także dzisiaj taki mood, rozjebany. Bez względu na wynik, no bo wy ten wynik znacie, ja go nie znam. Obiecałem sobie, że przetrenuję całe przygotowania tak, że nawet gdybym przegrał, to nie będę miał sobie nic do zarzucenia. Dlatego dziś zamiast się zżalać nad sobą, trzeba zrobić dwa razy mocniejszy trening. Bo mój przeciwnik zrobił 5 treningów, nakręcił 17 storek, pojechał na wakacje. A my nie mamy wakacji. Może zabraknąć nam techniki, może zabraknąć nam tlenu, nigdy nie zabraknie nam charakteru. Wiele razy, że się was kurwa zmusi tego, żebyście musieli się mierzyć z
swoimi słabościami. Nawet jak mam wam iść chujowo, ale ważne, że kurwa walczycie. Bandursy się kurwa nie podają i mam nadzieję, że Bandura też się nie poda w tej ostatniej rundzie, nie? Jedziemy. A większym przeciwnikiem ja jestem sam dla siebie. Reszta to. Dobra. Bo jest 4 listopada, gdzie jest tutaj trening wspólny z Marcinem Wrzoskiem. I co? Szeliga w strachu. Szeliga w strachu, tak. Ho! Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dwa. Przyspiesz. Tylko 9 miesięcy nie był na sali, nie? Tyle sparingów. 9 miesięcy, nie? A mówił, nie, już tak nigdy nie będzie. Będę przychodził, 9 miesięcy minęło, 9. Sparingi z takimi hamami. Dobra, radę. Jedna rzecz, po tych dłuższych kombinacjach, gdzie wracaj. Jak oceniasz szansę? Wystarczyło, że widziałem twoje tacze z wczoraj i już. Aha, no, 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 że kurwa... Nie, zajebiście, zajebiście. To dla mnie zaszczyt parować z Marcinem Wrzoskiem. Koniec tego dnia. Dziękuję mojej ekipie całej tutaj zabranej. Dzik! Trener Grzechu. Podpisany. I ja. Widzimy się 4 grudnia. Siemanko widzowie, z tej strony Ban. Jestem sam. Jesteśmy właśnie na konferencji, jest 4 grudnia. Do gali zostało wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. 5 dni. No i co? No, przygotowany mocno, humorek dopisuję, waga zrobiona taka, jaka miała być. No to znam swój panel, więc myślę, że nie będę musiał się wysilać. To jest Nathan, jest Shelly i Adrian Polak. Zobaczymy, co się wydarzy, tak? Kocham zwierzęta, ludzi niekoniecznie. Nie słuchajcie wszystkich głupot w internecie, które znajdziecie na TikToku. Elo! Teraz i zaraz i nagra! Stopko.pl. Piotr Szeli. Szeliga! Przegry widziałem! Przegra z moim synkiem, na pewno! Patryk Bandura! Bandurski! Chyba pierwszy trening zapasów dzisiaj mam. Słuchajcie, ale nie rzucajcie, bo... Jak dostanę, to ci przysięgam. Bo jest, każdy z was ma pojedynek za 5 dni. Do mnie mówisz? To mam cię... Wszyscy macie walki w sobotę. No i chuj wchodzi, ale pytać się możesz. Jak ty się do niego odzywasz? Tak! Do mnie frajerze! Tak. Do mnie frajerze! To nie wyjdzie stąd, wiesz o tym, nie? Nie wyjdę stąd? Nie wyjdę stąd? Nie, nie wyjdzie stąd. Zobaczymy. No to zobaczymy. Zobaczymy, czy stąd nie wyjdę. Kim ty jesteś, żeby mi zwracać uwagę? Ale nie. Powiedz, kim? Zwróciłem ci uwagę, że masz kurwa uważać, bo mnie oblałeś, to powinieneś powiedzieć sorry i usiąść, a nie się jeszcze do mnie pruć. No. Słuchaj, nie chcę... Powiedziałeś, że mi wyje... Bo się rzucasz na mnie. Powiedziałem ci... A celowo w ciebie rzucałem? Ja ci powiem jedną rzecz. Nie chcę grać w twoją grę i jestem z dala od każdy tej gry. Każdy gra w grę, ale nie każdy wie, jak grać w grę. Ale ja nie będę grał w twoją grę, bo jestem kurwa... Ja grę od dawna. No, każdy dlatego odwróciłem... Ale gra się kończy. Słuchaj. Jest sobie save'a przed kalectwem. Słuchaj, ja ci powiem, nie będziesz mnie od f*** wyzywał, bo ci kurwa gwarantuję, jak to się skończy za chwilę. Dobrze, panowie. Dobrze, proszę. Nie jesteś,
Faktycznie? Ty co mówił? Miałem złamaną kość nadgarstka. Jarasz epety, stary, przed walką. Ty na streamach wyłączasz w ogóle kamerkę, nie? No. Żeby zajarać, żeby Bandy nie widział, nie? Że ty jesteś, to jest taki cringe. Jaki masz ten problem, kurde? Żaden, ale no właśnie, ale jaki ty masz problem z tym? Od razu, zamiast wziąć i pokazywać, że jarasz i pokazywać, że to może być powód twojej przegranej, to ty jeszcze ukrywasz. Ale tak sobie chciałem, to tak sobie robiłem. Żaden. Nie jaraj więc. Ale jak chcę to rzucić? Dawaj zrobimy taki challenge, słuchaj mnie. Wyrzucimy. Ale posłuchaj mnie, ja rzuciłem wszystko. Rozgryz go, tak. A co chodzi? Czemu się prójesz, kurwa, niego? Słyszałem, że chciałeś kurwa. No. Bardzo dobrze, plona. Widzowie, mamy... Nie znam się, 18.30. Co, no Gumisz się dorobił. Tak jak obiecaliśmy, to są prezencie na Mikołajki od nas. M4 Competition, czarną, bez blach, bo nie uwierzycie, ale jechaliśmy. Odpadła. No i co? Dzisiaj jest czwartek. W sumie taki luźny dzień, więc pojedziemy sobie do hotelu, zostawić torby. Jadę ja, jedzie tutaj Gumisz, jedzie Wronek. No i co? Jutro mamy media trening, jutro rano na pewno jest jakiś rozruch. Media trening. Ważenie jutro jest jeszcze. No. Ja zapomniałem, żebyśmy nie poszli. No. Jestem w open, mogę nie iść. Jutro jest tak, ważenie, media trening, muszę zrobić swój trening delikatny. No i co? No mogę wam zdradzić jedną rzecz. Naciągnąłem łydkę 2 tygodnie temu. 3 razy w tygodniu byłem u fizjoterapeuty, ratowaliśmy ją, bo była naprawdę bardzo mocno rozwalona. Ale kurwa, jak to chodzi, człowieku? A, Kwieciński. Ważę 80 kilo. No i jedziemy, nie? No witam. Witam. Idziemy zadać torbę, to jest jej, nie? Chyba się kurwa z**a. Co? Chyba się z**a. Poka, powiem ci. Trochę tam. Ale robola se znalazłeś. Kurwa, nie bawimy, kurwa, wybij. Raz kurwa, wybij, nie przyjeżdżam. Kurwa. Rozumiesz, żebym się tak zniszczył? Przyjechaliśmy zjeść do restauracji azjatyckiej, będzie mięli, kurwa. Pamięta, komfort jest taki, że waga nas nie obchodzi, no ale to nie znaczy, że musimy się nażreć jak świnia, bo jutro ważenie. O, ze 105 wniosek, tak. On się chyba jest na zbierdamy. Ej, bo ja mam walkę. Dobra, chodźcie, ty się jest tu, gdzie ja. Podejdź. Jesteś bezpieczny. Safe.pl, jesteśmy bezpieczni. Kurwa, jesteśmy bezpieczni. Witam, zapraszam. Ja rozkminiłem to, nie? No. Że ja mam gorzej niż mojej świętej pamięci babka leków. Zapraszam, proszę bardzo. To jest kącik lekomana. No to jest akurat na walkę, ale teraz tak. Alergia, astma, jeszcze jeden wziew mam w tym, w torbie. Oczy, rozumiesz? Tu, żeby tabletki, żeby ten. Ciśnienie w oku, słabsze tam krople na prawe oko, silniejsze na lewe oko. Wydolność, rozumiesz? Ten. Pokonałem swój lęk największy, kiedyś łykałem po jednej tabletce, teraz łykam po dwie. Oh, idziemy na ważenie. 3700. Ty byś mógł powtórzyć, być jego. No, brat. Witajcie. Idziemy na rozruch. Oni chcieli robić o 9 godzinie rozruch. Zamiesz, ja mówię tak. Czy wy jesteście kurwa normalni? Pikonio, ci gwarantuję. Tu jest chłopie, zobacz to! No i to jest życie! O kur... To jest WK! To jest dzik! No. Woda, tralalala i to jest życie, no chłopaki, no nie, no nie bez powodu, tak? Podobno Mamet Kalidow czeka na moją walkę. Taką dostępną informację, a źródło jest bardzo rzetelne. Fono z Olga zebrana, chłopaki przyjechały, z Macias, kurwa. Chłopaki dobrze robią, nie? Także co? Dobra, siła moc adrenalina. Nawet Marcin mnie przeprowadzi. No i gwiazdy, tak. Sebastian Trela. Witam serdecznie. Kowal. No name, także wiadomo. Marvin. Witamy serdecznie, widzowie. Dojechaliśmy do Łodzi, jest piątek. Właśnie ruszamy z Patrykiem Bandurą Bandurskim, który jutro stoczy swój pojedynek z Szeligą i niestety sromotnie przegra. Idziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda na tarczach. Jest ekipa i dziękujemy wam, że z nami jesteście. I Patryk wziął za walkę 1,5 miliona złotych. Ale zobaczcie, widzowie, jak to wszystko jest. Że Bungie naprawdę wszystko robi razem, pomimo tego, że ja już miałem swoją walkę bez Patryka. Patryk ma beze mnie, ale ciekawe
ciekawostka, ja drugą walkę stoczyłem też w Atlas Arenie w Łodzi. No tak. I też wygrałem. I Patryk też wygrał. I on też ma czerwony strój. Ja miałem czerwony strój, no tak, bo wychodzisz... Czarny jest dla tych, powiedzmy, bardziej zasłużonych, nie? A, o to w tym chodzi. Śmieciem. Nie, no o to, no tak, no bo jakby ten, kto wychodzi jako pierwszy, to ten drugi ma większy szacunek jakby, nie? A Bandura, no widzisz... Co to mamy? Kurwa, po tym. Zjadłbym, ale mi wybije brzuch. Muszę się wybrać, a tu mam szatnię z laskami i tak głupio jest mi zajebuje, więc... Przestań, idź wal. Macie jakieś kurwa packi, kurwa, żeby coś ten, kurwa, taj... Lewa, prawa, lewa, kurwa. I overhand! Sześciu panów jutrzejszej gali. Sporo dzisiaj do zrobienia, sporo dzisiaj do zobaczenia, także nie tracimy. Trzeba się kurwa rozgrzać chociaż trochę. To Panci? Proszę, zostawcie followa, kurwa. O, co mówiłeś? Mówiłem. O, już wyświetlenia spadają. Do końca życia będę to pamiętał. Ja wam coś powiem, kurwa. On jeszcze dwa lata temu, półtora roku temu, jak nie było Panci. Mordeczku, weź coś tam dałeś, coś nagramy. Teraz nawet część na mnie nie napisze. Ale ja nie nagrywam. Nawet mi, życzeń nawet mi nie złoży, kurwa. Ale tak dzwoniłem do ciebie. Raz. Dwa. Dwa. Patryk Bandura! Bandurski! Do tej pory jeden pojedynek w organizacji Fame, ale jakże dobry to był występ w wykonaniu Patryka Bandurskiego, który wygrywał na gali z numerem 16 w listopadzie ubiegłego roku w konfrontacji stójkowej z Alanem Kwiecińskim. Jutro szansa na zapisanie drugiej wygranej, ale tutaj widzimy na tych tarczach u swojego taty Maćka, że ten progres jest z walki na walkę, że tutaj Patryk nam się rozwija. Jest kłop! Może liczyć na obiór na kategoria open, a więc ta waga to już tylko formalność. Drugi pojedynek dla Bandury. 103,700, a więc przewaga, jeśli chodzi o kilogramy, na korzyść Bandury. Face to face. Tu nie ma słów. Tu są potężne emocje, ładowanie na jutro. Jeszcze przodem do publiczności poproszę Piotr Szeliga kontra Patryk Bandurski. Co-main event Gali Fame Reborn. Będzie się działo. Będzie się działo. Oni są gotowi na mocne uderzenie. I zapiszemy. Co-main event Gali Fame Reborn. Jak tam? Są emocje? No, trochę są. Są, nie? Mnie też. Ale spam jak z***y. No i co? My kurwa jutro o tej porze mam nadzieję, że będę lecił kacę. O dziwo jestem za spokojnie, nie? Nie wiem, czy to dobrze, czy jak to powinno być. Wczoraj mi nogi trochę zmiękły na face to face. Nie face to face, nie. Na treningu. Nawet Shelly mówił, oj, chyba emocje wjechały. Ja mówię, kurwa trochę, mówię, przypięło, mówię. Ale nie przypięło się, nóżki zrobiły miękkie. Dzisiaj czuję spokój. Nie wiem, jakoś tak dziwnie. No. Do pierwszej walki ja mam wrażenie, jakbym tam był kurwa w tym hotelu z tydzień. Bo ja wiem, ile rzeczy zrobiłem. Ja tak siedziałem, czytałem książkę. Przeczytałem całą książkę. Grałem na kurwa Switchu. Wiesz, i to wszystko tak się, ta książka, to wszystko to się tak ciągnęło. Potem był drugi dzień, było ważenie. Potem kurwa dopiero pamiętam piątek, wieczór, dopiero w media trening. A tu przyjechaliśmy, ja tak, nic, wstałem, już był media trening, już było ważenie, już był media trening. Wstałem dzisiaj, mówię tak, walka, aha. No tak, no. Ja mam wrażenie, że wstałem, to trwało tydzień, ale też dlatego pewnie, że robiłem odwodnienie, robiłem wagę, to się dłużyło 24 godziny bez picia jedzenia. No ale co, no kurwa, trzeba zrobić robotę. No powiem tak, ja i tak już się czuję wygranym. Mam takie wsparcie ludzi, community, że ja codziennie się budzę i czuję się jak wygrany. A to tylko kolejny szczebel gdzieś tam w moim życiu. Bo myślę, że to nie będzie wpływało, taka walka nawet nie wpływa na rozwój jakiejś kariery. Czy to jest po prostu kolejny szczebel, kolejny jakiś tam mały epizod, pojebany pomysł w moim życiu. Jestem przygotowany na 200%. No i dziś zobaczymy, ile z tych 200% pokażę. Ale to jest walka, może się wydarzyć wszystko. Ale tanio skóry nie sprzedam, idziemy kurwa zjeść. Powiem tak, good morning, który wstaliście? Niedawno. Widzę. Nie, o 9. O 9 wstałem. A nie, no to okej, tak jak my. Ostatnie takie kurwiane śniadanie, bo jutro jem McDonalda i chuj chodzi, zrozumiałeś? I pasi busa, kurwa. Jutro to sobie wsadzę rolo w metrowe.
poprzędne, o nie, będzie mnie brzuch bola poprzędnym. Żygam tym kurwa, się chce wstać, że mnie tak brzuch na od pizzy, że mi kurwa dupa pękła z hemoroidami kurwa. A Wronek wczoraj przyszedł i mówi, teraz a czy ja mogę pić, czy nie mogę pić? Potem mówię, dobra, trochę, to mówi, a czy mi tam? Ja mówię, tak, weź się kurwa, mówię, nie rozkręcaj. Serio? No. Nie nastawiać się na picie. Nie, po co? Kroić go kurwa po kawałku, bo kroić, a na końcu wyrwać serce. 16. Jedziemy na próbę. 100 km, ale się odbija. Kurwa, ale tu jest miejsca, człowiek. Dużo jest, no. Co on tam kurwa skacze? Piotrek, a mata jest miękka czy nie? No nie to w sumie. Dobra jest, nie? Jak bandura huknie. I Piotrze Liga, ciężki knockout w pierwszej rundzie, no niestety, niestety. A ja tak, 6. sekunda. Od razu ci mówię, że mam kurwa lęk wysokości i żeby do tej walki doszło, żebym się nie wyjebał, nie? Dawaj, ziołkiem. Seli. Patryk Bandura, Bandurski. Podwójny wynik. A kurwa! Nie strasz, bo się zesrasz. Nie, ale szatnia jest dobra, nie? Kieraz, kieraz, kieraz. Lepsze szatnie sobie nie mogę wyobrazić. Patryk, to jednak szczęścia. Widzowie, od lat Dziczek jest z nami. Idziemy właśnie rozdać na sektor 800 izotoników, tak? No zresztą, tam będzie, że jeszcze kurwa gacie mam. Skarpet jeszcze brakuje. Bandura! 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 Izotoniki mam dla was od WK! Patryk Bandurski! Co? Powiedz co? Ja nic nie powiem po walce, wiesz to wiem. No. Już mnie teraz zapytał o coś, to bym się kurwa rozryczał, nic nie powiedział i ja po walce też nie powiem. No chyba, że kurwa mnie wyniosło. 4 godziny. I co mam robić? Co mam robić? Nie wiem. Nie wiem, widziałem. Witam. Obecny. Słuchaj, bo mnie to okrutki lochu. Co to się kurwa dzieje z tym w tym fejmie zajebanym? Rikwajdy się kończą, nikt na gale nie przyszedł. Generalnie, no jest słabo, nie? Na konferencjach nikogo nie ma, wyświetleń z konferencji nie ma, nikt się nie interesuje zawodnikami, nikt nie kupuje, nic nie ma. Generalnie nic nie ma. Wypłat nie będzie. I wypłat też nie będzie. Dobrze, jest wszystko na kamerowane. Jakby pan tylko z imienia, nazwiska i roli mógł się pan przedstawić do kamery. Krzysztof Rozpara. Widzowie, idziemy oczywiście do was, czyli do naszych widzów. Sektor został sprzedany w 2 godziny. Ja teraz stałem z godzinę z szacunku do was i robiłem zdjęcia, więc to nie jest taka łatwa praca, ale zapraszam. Sektor Bandzi. Piękne, ale oni dopiero za 4 godziny, ale tyle osób jest najebanych. Jak jest? No i zajebić ci kurwa. Zapraszam wszystkich zawodników, bo są. O, czekaj, mi to szybkie wytłumaczenie dla widzów, dlaczego jestem w czapce. O kurwa! Pleban! Patryk Bandura! Bandurski! Bandura! 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 Ciary mam na gilach! Normalnie ciary mam na nogach! Prezentacja zawodników za nami i walka za 4 godziny. Patryk, słyszałeś sektor? Kurwa, sam powiedzieć, jestem gwiazdą. Kołem tych pojebów. Co Szeli stał przede mną, ja sobie tylko stałem, tak podchodziłem. Stał do mnie tyłem, to ja robiłem sobie... Borek mówi, nie wiem czemu, ale dzisiaj będę się przyglądał Patrykowi Bąbryczkiem. Jego dyspozycja bokserska na wysokim poziomie. Kurwa! Yeah! Stany, chodź, żebym parę rundek, bo zajmuje się Jarek właśnie. Stary mówi, że dzwonił do Matłowki i mamy zrobić parę rundek wstępny. Dej, zobacz tu. No! To jest k***a on go rozk***ł. Patrz to! On go zje! Wejdziesz, nie? Śmiecia. Dej, ale wiesz, nie? Patryk wygrał. To jest kurwa mój, wiesz, rozk***ny wszystkich po kolei. A potem będziemy na miasto. A pan, trener domino. Zróbmy. Zobacz to! Tak! Żebyś kurwa doszedł do nas! Co tu robię? O co tu kurwa chodzi? Mogłem siedzieć w domu, grać kurwa w GTA RP, a ja sobie wymyślałem, że idę albo się... Lola. Albo to wolę się bić. Ja bym butów nie umiał wiązać, ja ledwo buty umiem wiązać. Rób sobie do muzy, nie? Bo ty muzy słuchasz. Nie, teraz nie, tego chwilę sobie czujesz jakąś presję? Nie, to jest kurwa, to jest znaczenie. Nie,
Co ty, ty nie będziesz walczył z Olamkiem? Nie, nie będziesz. Wiesz dlaczego nie będziesz? Przegrał. Wygrałaś. Największą walkę, kochana, to ty już wygrałaś. Wygrałaś dla wszystkich. Jesteś jak kamień. No, dobra robota. Wygrałaś, nie przejmuj. Ci powiedziałem, że już dobrze wygrałaś, zniszczyłaś się. Dałaś całe trzy kurwa rundy. Ani razu. Dwie były na styk, to albo we mnie. Dobrze jest, nie ma się, bo trzeba. Zobacz tak. Ty jesteś bohaterką teraz. Słuchaj, nie możemy wygrać. My nawet nie musimy wygrać, bo my wygramy. To jest kurwa przeznaczenie. Dzisiejsze zwycięstwo to jest przeznaczenie tego, co się będzie działo. Zdanie. Na przód to jest. To jest na przód na klatkę, tak? Dobra, tylko zwycięstwo, kurwa. Idący na pozdrawiają Cezara. Słuchaj, zapierdolę jak zawodowiec, więc kurwa należy ci się nagroda. A ta nagroda jest kurwa w oktagonie. I tylko masz ją kurwa wziąć, kroić kurwa kawałek po kawałku, wyrwać kurwa serce, niech kurwa widzą kto tu jest kurwa najlepszy. Kto jest twój? No, wszyscy choć po jednym zdaniu. Dzisiejsze krótko. Odbiją się echem historii. Znam cię od dziecka praktycznie. I wiem, że dzisiaj wyjdziesz i zrobisz to, co masz zrobić, tak? I dzisiaj ty dla nas masz wyjść i pokazać swoje kurwa objętości, bo ty dzisiaj to zrobisz tak, że on kurwa z**e. Ja ci to mówię. On do ciebie, to może ci kurwa Wreszcie wszystko kurwa, całe serce, dawaj, jesteśmy dawaj, z tobą, dawaj, jest twój kurwa. Dawaj, w zeszłym roku trener Domino mówił, robota już została zrobiona, teraz idziemy po swoje. Patryk, spójrz na mnie, ty już wszystko wiesz, nic nie trzeba, ty już wszystko wiesz. Zrobiłeś swoje, nic więcej tutaj nie zrobimy, tak? Dzisiaj wszyscy jesteśmy Patryk Bandurski. Pierwszy, że trenowałeś cały okres, wygrana jest twoja. Wygrywasz, robisz swoje i rozpierdasz. Jeden za wszystkich! Żyje na jego! Bandura, 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 b
Bandura, Bandura, Bandura. Patryk Bandurski! Patryk Bandurski! Patryk Bandurski! Patryk Bandurski! Patryk Bandurski! Eksportowy towar! Jak Jeremy, Jeremy! Patryk, lewy prosty, daj krzesło daj! Lewy prosty, prawy hak! Tylko kurwa lewy prosty! Patryk, jak on leci na dół, szybszy lewy hak! Chodzimy, chodzimy! O, dawaj, dawaj! Po trzech wyczerpujących rundach sędziowie punktowali jednogłośnie dla zwycięzcy, którym zostaje Patryk! A nagrodę dla zwycięzcy wręcza Anna Stolarz. To jest to! Jasno! Halo! Są rzeczy, o których możemy nie śnić! Tomasz Adamek! Chciałbym spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i wyjść z tobą do walki w boksie w małych rękawicach! Zrobiłem to z ojcem! Tak jest! Dziękuję, moje tacie!
Moi drodzy, podczas gali Fame Reborn mieliśmy odsłaniać kolejne karty dotyczące wydarzenia z numerem 20. Poznaliśmy Don Diego Kubiszyna, który dołącza do rodziny organizacji Fame, ale czas poznać bohaterów jednego z pojedynków, który zobaczymy już na gali Fame 20. Zaprośmy do klatki bohaterów tej walki. Jakub Kosecki! Także zaprośmy do klatki jego przeciwnika! Łukasz Mamy bohaterów, nowych zawodników organizacji. Dobra, no, splątamy się wąsami. Panowie, dziękujemy za to face to face, natomiast jeszcze słówko do publiczności, bo dołączacie do rodziny organizacji Fame. Ty, Kuba, wchodziłeś jako pierwszy, oddajemy tobie głos. Były piłkarz Legii Warszawa, były piłkarz Śląska Wrocław. Chcieliście show, nie mogliście lepiej trafić, wykupiliście swój sektor, nie jeden sektor uciszałem i z wielką przyjemnością kolejny uciszę, także życzę ci powodzenia. Powiem ci tak, chcesz wejść do internetu, to się kurwa przeżegnaj. No nie wyjdziesz, nie? Tamci ludzie, co siedzą na sektorze, to jest cała kurwa nasza ekipa Bungie, którzy za nami pójdą kurwa w ogień. Zróbcie pierdolony hałas! Moi drodzy, to się wszystko wydarzy już 10 lutego podczas gali Fame 20. Czekamy. Czekamy z całym narożnikiem zwycięskim. Ale mnie wystraszyłeś, jebane. A mnie w ogóle. Jak się kurwa ręce położyłeś w drugiej rundzie na kolanach, mówię nie. Nie miałem siły. Ja mówię tak, co się dzieje, kurwa. Ja pierdolę, byś miał tlenu, ty byś go rozp***ł od razu. Miał tlenu, jakbym miał więcej tlenu, to bym go z***ł kogoś tam. Ani pasły ry. Żadnych kurwa. Piękna historia, 4-0, Patryczek. Teraz Tuszol, nie spierdol tego, bo jest ogłoszony. Zastawcie naprawdę, kurwa, całe zdrowie. Całe zdrowie.